Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Nie tak dawno opowiedzieliśmy wam o pewnej muzykalnej rodzinie ze związku radzieckiego, która postanowiła za wszelką cenę uciec na zachód, porywając samolot. Jednak nie tylko z samego ZSRR ludzie spierniczali, również z jego państw satelickich, w tym z naszego kraju. W PRL-u też porywano pasażerskie samoloty? Jak najbardziej. Czy dzisiaj Wam o tym opowiemy? Nie. Żeby nie siedzieć zbyt długo w tematyce lotnictwa cywilnego, dziś opowiemy Wam o tym, jak na zachód z PRL-u spierniczali nasi wojskowi piloci. Czy było to ryzykowne? Oczywiście. Czy było to opłacalne? Jak najbardziej. Zwłaszcza jeden z naszych pilotów szczególnie dużo zarobił na swojej ucieczce. Gdzie najczęściej wiali nasi piloci i co im groziło w razie przypału? Czas na nowy odcinek Historii bez Cenzury. Nasi wojskowi wcale nie potrzebowali długich dekad, żeby zorientować się, że pod sowieckim butem nie jest zbyt wesoło. Zależność od Moskwy w PRL-u objawiała się w zasadzie w każdym aspekcie życia, no a w wojsku było to odczuwalne szczególnie, więc nie ma się co dziwić, że naszym pilotom szybko w głowach zaczęła kiełkować myśl o spierniczeniu na zachód służbową furą, tak to nazwijmy. Jeden z pierwszych, który wprowadził taki śmiały plan w życie, był podporucznik Arkadiusz Korobczyński. W czasie II wojny służył w Armii Czerwonej, ale później wstąpił do Wojska Polskiego, co oczywiście było zmianą tylko formalnie. Szybko się zorientował, że zdecydowanie mu się tam nie podoba, i postanowił uciec znanym mu jeszcze doskonale z czasów wojny samolotem IU-2. Gdzie planował uciec? O tutaj! Czyli na Gotlandii. Może niekoniecznie, żeby tam akurat spędzić resztę życia, ale to już tereny Szwecji, więc niezależne od Sowietów. Udało mu się jak najbardziej i w ten sposób rozpoczął całą serię ucieczek, które jednak nie zawsze dobrze się kończyły. 7 sierpnia 1952 roku swój plan ucieczki postanowił wcielić w życie podporucznik Edward Pytko. Stacjonował pod Opolem, więc na Gotlandie miał w opór daleko. Albo by go inni piloci po drodze przechwycili, albo by go po prostu zestrzelono więc postanowił, że ucieknie do Berlina Zachodniego. Plan dużo lepszy, ale nadal ryzykowny. Mimo to wystartował swoim jakiem. Co? Takim samolotem, konkretnie Jakiem dziewiątym. Niestety na ziemi błyskawicznie się zorientowali, że chyba im Edeks piernicza i dużo szybciej niż uciekinier sobie założył, pojawiły się za nim radzieckie samoloty pościgowe. Pytko stwierdził jednak, że nie da się łatwo sprowadzić na ziemię i klucząc w chmurach zmienił plan. Ruszył na południe, nie do Berlina Zachodniego, tylko do Austrii. Pomysł niezły, ale Trzeba tutaj zaznaczyć, że wtedy Austria, podobnie jak Niemcy, częściowo była w sowieckiej strefie wpływów, więc musiał dolecieć do tej lepszej Austrii, a paliwa miał już dramatycznie mało. No bo uciekanie przed samolotami Armii Czerwonej generalnie nie sprzyja oszczędnemu lataniu. Ale mimo wszystko się udało, prawda? Dramatyczny finisz, ale z happy endem. No nie, nie wszystkie historie kończą się jak hollywoodzkie filmy. Zabrakło dwóch minut lotu żeby się nie rozbić musiał lądować jednak w sowieckiej strefie, ale czy rozbicie się byłoby gorszym losem, ciężko oceniać, ale jest opcja, że nie, bo oczywiście pilota momentalnie aresztowano i oddano PRL-owskim władzom, które nie tylko chciały, ale też musiały go surowo ukarać, żeby pokazać swoim pilotom, że nie warto, ale też żeby zadowolić swoich przełożonych w Moskwie. O litości nie mogło być mowy, oczywista wręcz była tutaj kara śmierci, którą zresztą wykonano bardzo szybko, trochę ponad trzy tygodnie od ucieczki. Egzekucji dokonano w więzieniu na Warszawskim Mokotowie, a szczątki trafiły na okrytą mroczną sławą łączkę na powązkach, gdzie zidentyfikowano je dopiero w 2015 roku. Czy to wszystko wybiło innym naszym pilotom z głów myśli o ucieczce? Absolutnie nie. Co więcej, już parę miesięcy później doszło do chyba najważniejszej ucieczki naszego wojskowego pilota na zachód. Tym pilotem był Jarecki, Franciszek Jarecki. Zanim jednak przejdziemy do ucieczki z 5 marca 1953 roku, która, jak się później okazało, wcale nie była najważniejszym wydarzeniem w całym bloku wschodnim tego dnia, to musimy sobie co nieco opowiedzieć o maszynie, którą uciec planował Jarecki. Bo to nie był byle jaki samolot. Nie. To było oczko w głowie radzieckiego lotnictwa MiG-15. W 1953 roku to była absolutnie świeża maszyna, której Sowieci bardzo sekretów strzegli. Nie ma się co dziwić, bo Migi 15 miały z założenia konkurować z amerykańskimi F-86. W zasadzie nawet to konkurowały, bo oba te typy maszyn latały nad Koreą, przy czym Sowieci byli bardzo ostrożni. I Migi 15 pojawiały się na niebie tylko nad terenami, które zajęli już komuniści, albo operowały bardzo blisko chińskiej granicy, tak żeby w razie wypadku albo zestrzelenia wrak nie wpadł w ręce Jankesów. Jedyne, co Amerykanie mieli, to kilka kijowej jakości zdjęć w locie, więc naprawdę nie wiedzieli, czego się po tej maszynie spodziewać. Czy należy się jej obawiać? I zaczęli rozpuszczać informację, że pierwszy pilot, który uprowadzi na zachód sprawnego MiGa-15 dostanie 50 tysięcy dolarów. Dzisiaj to też jest w opór hajsu, ale wtedy, no, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, to było jakieś pół miliona złotych, więc już całkiem ekstra. Nie ma się zatem co dziwić, że za stery tych maszyn w armiach Bloku Wschodniego nie wpuszczano byle leszczy. To były samoloty dla najlepszych i najbardziej zaufanych, takich jak do pewnego momentu Jarecki, bo faktycznie przez jakiś czas sprawiał wrażenie idealnego obrońcy nowego ustroju. Szkoły Orląd w Dęblinie ukończył zaledwie w 3 lata jako prymus, za co dostał list pochwalny od Bieruta, radio w nagrodę, a szkolna gazeta głosiła z dumą bierzmy przykład z Jareckiego! Dumny z siebie mógł się cieszyć z przydziału do 31 elitarnego pułku, przy czym ta radość wcale długo nie trwała, bo Jarecki zorientował się, że równie duży nacisk co na umiejętności lotnicze kładzie się tam na podpierdzielanie kolegów z jednostki. I to nie tak, że to było mile widziane. Nie raportowanie przełożonym o tym, co robią, co mówią koledzy, było wręcz wymagane, jak się nie donosiło, to taki człowiek był traktowany jak ktoś podejrzany i i wylatywał nie migiem, tylko na kopach ze służby. Co prawda Jarecki później został przeniesiony do 28 pułku pod Słupsk, ale to właśnie ten czynnik Donosicielski najpewniej sprawił, że postanowił uciec. O tej nagrodzie proponowanej przez Amerykanów ponoć nawet nie wiedział. Dużo ryzykował? Zależy jak na to spojrzymy. Oczywiście ryzykował własnym życiem, ale nie miał żony, nie miał też dzieci, które mogłyby za taką akcję dostać rykoszetem. W zasadzie z bliskich sobie osób zostawiał tylko matkę, no a przecież starszej kobicinie to nic nie zrobią, prawda? Wybiegając lekko w przyszłość, nieprawda. Kobietę aresztowano, torturowano i spędziła w więzieniu dwa lata. Z racji braku innych bliskich osób, dostało się też jego kumplowi spokoju. Gościa wyrzucono z woja i dostał 12 lat robót w kopalni. O tym wszystkim Jarecki dowiedział się już jednak, oczywiście po fakcie. Wróćmy do dnia ucieczki. Był, jak już wiecie, 5 marca 1953 roku. Po kraju krążyły plotki, że ostatnimi czasy Stalin źle się czuje i chyba jest poważnie chory i faktycznie wąsa tego Juska dzielił już tylko godzinę od śmierci wtedy, ale nikt nie miał jeszcze prawa tego wiedzieć. Tymczasem wiele kilometrów na zachód od Moskwy Jarecki w towarzystwie jeszcze dwóch kolegów startował właśnie, żeby odbyć rutynowy lot patrolowy wzdłuż wybrzeża w stronę NRD i wszystko przez jakiś czas Szło normalnie aż do okolic lotniska w Bagiczu. To właśnie tam, nistego, nizowego, zbuntowany Jarecki, który swoją drogą dostał numer wywoławczy 731, to nam się zaraz przyda, nagle odbił w stronę morza i dał nura. W sensie nie dowody, tylko zdecydowanie zmniejszył wysokość, żeby uciec radarom. Czemu to wydarzyło się właśnie tam? Bo stamtąd miał najbliżej na duńską wyspę Bornholm, którą obczaił już sobie podczas poprzednich lotów. Mógł tam dotrzeć w 8 minut. 8 minut, żeby odmienić los. Ha! Czasem wystarczą nawet trzy. Jak zareagowali koledzy, jak zobaczyli, że Jarecki traci gwałtownie wysokość, byli przekonani, że to jakaś awaria. Przez myśli im nie przeszło, że typ ucieka. Ale wątpliwości rozwiał dopiero sam uciekinier, rzucając przez radio. Lecę na drugą stronę po lekarstwa dla dziadka Stalina, bo jak pamiętacie, w kraju plotkowano, że Stalin chory. No i wtedy stało się jasne, że Jarecki ucieka, ale zdali sobie z tego sprawę nie tylko koledzy, bo usłyszeli ten komunikat również Sowieci. I natychmiast radziecki kontroler zaczął wykrzykiwać przez radio 731: Wracaj! Co na to 731? Odrzucił. Jeśli się teraz spodziewacie jakiejś wyszukanej, ciętej riposty, no to przykro mi. Odrzucił dodatkowe zbiorniki na paliwo, żeby zmniejszyć wagę i zaczął się rozpędzać. Koledzy go nie gonili? O dziwo nie, ale Jarecki wspominał po latach, że gdyby była taka konieczność, to by z nimi walczył. Najważniejsza była dla niego ucieczka. I teraz cała nadzieja Sowietów była jeszcze w poderwanych w te pędy spod Szczecina czterech migach piętnastych, ale i one nie zdążyły dopaść Jareckiego, który już widział upragniony Bornholm i nie dowierzał. Bo zgodnie z tym, co kładł im do głów wywiad na różnego rodzaju zajęciach, na tej duńskiej wyspie miały być ogromne siły NATO, a zwłaszcza Amerykanie, którzy tylko czekali na to, żeby się zbrojnie rzucić, czekali na rozkaz, żeby zaatakować pokojowo nastawione państwa socjalistyczne. Oczywiście bzdura, na wyspie nie było nawet radaru, nie wspominając o wielkiej bazie, w której Jarecki mógłby bezpiecznie posadzić swój odrzutowiec. Bał się, że nad Bornholmem będzie się pocił ze stresu, czego aby nie Strzelą. Tymczasem zaczynał się zastanawiać, czy w ogóle będzie miał gdzie wylądować, ale po okrążeniu wyspy odetchnął. Z ulgą? Może nie z ulgą, ale z nadzieją, bo zauważył niewielki trawiasty pas startowy, taki jak często się widzi w aeroklubach. Innego na wyspie nie było, więc co tu robić? Trzeba lądować, pomyślał i zaczął lądować ku przerażeniu pewnie częściowo swojemu, a zdecydowanie ku przerażeniu skromnej obsługi tego niewielkiego lotniska, która zdecydowanie nie spodziewała się spontanicznej wizyty tajnego odrzutowca z za żelaznej kurtyny. Jarecki jednak wylądował po mistrzowsku. Parę minut po dziewiątej. mig 15 zatrzymał się. Pod sam koniec pasa, zaraz przed klifem opadającym do morza wyszedł z kabiny, a że nie znał żadnego języka obcego, to wydukał tylko komunizmus kaput asyrium. Samolot był bez skazy. Na miejscu bardzo szybko pojawiła się lokalna policja, ale wieści oczywiście w te pędy trafiły też do wywiadu, który również błyskawicznie się na miejscu pojawił, choć nie tak błyskawicznie, jak nie po raz pierwszy i ostatni w historii dziennikarze. nadszaskali od groma zdjęć, które jeszcze w czasie jak Jarecki profilaktycznie siedział w duńskim areszcie, obiegły świat razem z informacją o polskim pilocie, który spierniczył na zachód skradzionym migiem 15. Jak się pewnie. Dziwacie komuniści i w Polsce i w Związku Radzieckim nie byli zachwyceni. Kazali Duńczykom natychmiast oddawać samolot. Oddali? Tak, przy czym nie natychmiast, bo to był zbyt cenny nabytek dla NATO. Maszynę przetransportowano do Kopenhagi, bo autentycznie bano się, że Sowieci będą. Tak strzec swojego sekretu, że Armia Czerwona zrobi desant na Bornholm albo Wyspa zostanie zbombardowana, żeby zniszczyć skradziony samolot i kto wie, może gdyby cały ten Bajzel miał miejsce parę dni wcześniej, to Stalin wydałby właśnie taki rozkaz. Tymczasem, kiedy już wybuchł cały ten skandal, to w Moskwie panowało bezkrólewie i być może to sprawiło, że uniknęliśmy wojny ZSRR NATO. Duńskie władze grały z komunistami na zwłokę. Tymczasem przysłani na miejsce NATOwscy specjaliści dokładnie badali podwędzony przez Jareckiego samolot i dopiero jak uznali, że już wiedzą o nim wszystko, to maszynę grzecznie oddano. Co na przykład odkryto, jeśli chodzi o tego mitycznego MiG-15? Na przykład duży niesmak wywołało to, że silnik w tym samolocie to bezczelna kopia angielskiego silnika, których trochę kupili Sowieci w 1947 roku. No i teraz najwyraźniej tłukli bez licencji podróby, ale i tak Anglikom się bardzo mocno od sojuszników dostało za taką beztroską sprzedaż. A jakie były inne obserwacje? Generalnie, że nie taki ten MIG-15 straszny, jak to sobie zakładano. Ok, może i jest lżejszy i bardziej zwrotny niż myśleli, ale za to zasięg ma mniejszy. Przy najwyższych prędkościach musi w tym telepać, jak w PKS-ie. Zapas amunicji do działek pokładowych jest śmiesznie mały, a same te działka, no nie ma opcji, muszą się zacinać na dużych wysokościach, bo stop, którego użyto do ich produkcji, kurczy się przy niskich temperaturach. A co z Jareckim? Samolot wrócił do PRL-u, a on został na zachodzie. Najpierw w Monachium udzielał wywiadów dla Radia Wolna Europa, później w Londynie dostał od generała Andersa krzyż zasługi, natomiast później Amerykanie zaproponowali mu dożywotni azyl, obywatelstwo, no i te 50 tysięcy dolarów nagrody. Ale on tego nie przyjął, odmówił. Wrócił do kraju. <ślesy> Nie no, pewnie, że to przyjął, tylko Debilby nie skorzystał. Co więcej, w Ameryce tych pieniędzy nie przepił w miesiąc, tylko zainwestował w siebie, skończył studia, a potem rozbujał firmę, która produkowała części do rakiet. Do kraju faktycznie wrócił, ale dużo później, w latach 90. Zmarł w Pensylwanii w 2010 roku. A jakie były konsekwencje w komunistycznym polskim lotnictwie po tej ucieczce? Na Jareckiego wydano zaocznie wyrok śmierci, tyle można było zrobić. Natomiast nastąpiło potworne przesianie ideologiczne w lotnictwie. Ze służby wyleciało z 80 pilotów, których uznano za potencjalnych przyszłych uciekinierów, a kolejnych przyjmowanych do służby dokładniej sprawdzano. Czy to sprawiło, że nie było już więcej ucieczek pilotów? No pewnie, że nie, już niecałe trzy miesiące później. Też Migiem 15 i też na Bornholm. Tym razem z Malborka spierniczył Zdzisław Jaźwiński. już w zasadzie bardzo podobny. W czasie rutynowego lotu urwał się koledze i dał nura i leciał na tyle nisko, że uniknął namierzenia i zestrzelenia. Wylądował na znanym nam już lotnisku tylko bardziej spektakularnie, bo maszyna zahaczyła o kamień i rozdupcyła się potężnie, ale pilot przeżył i po pewnym czasie też cieszył się jak Jarecki wolnością w Stanach Zjednoczonych. Duńczycy mieli chyba już powoli dość spontanicznych wizyt Polaków, które rujnowały im piękny, trawiasty pas, więc postanowili w pewnym momencie wylać asfaltowy, ale nie zdążyli przed wizytą kolejnego Polaka. Bjorn, a co to tak szybko leci? No nie no, znowu Polak! Był rok 1956. Pewnego dnia Zygmunt Gościniak wystartował, żeby odbyć lot treningowy. To miała być symulacja walki powietrznej i to ze swoim dowódcą. Dobrze to jednak przemyślał, bo jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczenia ustawił się za szefem i trochę poniżej, więc mógł dobrze kontrolować, co robi. Wiedział, gdzie się znajduje. W końcu padła komenda, że zaczynamy ćwiczenie. Dowódca odbił w lewo i zgodnie z procedurami Gościniak powinien go zacząć gonić. Tymczasem odbił w prawo i w dół. Zarówno dowódca, jak i obsługa na ziemi szybko się zorientowali, co się dzieje, ale znów nie udało się go namierzyć i zestrzelić, bo Zygmunt cisnął bardzo ryzykownie. Pędził na wysokości jakichś 100 metrów. Kurs tradycyjny. Bornholm wyłonił się z mgły trochę niespodziewanie, ale nasz pilot zaczął z ekscytacji aż podskakiwać w fotelu, ale ta ekscytacja szybko przerodziła się w przerażenie, bo podchodząc do lądowania zorientował się, że tam, gdzie jest trawiasty pas, to trwają prace remontowe są tam robotnicy, wylewają asfalt. Co tu zrobić? Poderwał więc maszynę i wystrzelił cztery rakiety, ale spokojnie rakiety sygnalizacyjne co oznaczało lądowanie awaryjne wypierdzielać mnie z pasa ale robotnicy nie rozumieli. Coś trzeba było zrobić. Gościniak zdecydował, że wyląduje na brzuchu, na trawie obok pasa. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że dwa poprzednie lądowania kończyły się tam zatrzymaniem w ostatniej chwili i efektownym rozdupceniem. No ale za bardzo nie było wyboru. Przyziemił z prędkością jakichś 200 na godzinę i w tym momencie poczuł prawdopodobnie wszystkie kości, jakie miał. Potem. Przygrzmocił paszczą w celownik, a potem już nic od niego nie zależało. Jeszcze pół kilometra maszyna podskakiwała na trawie, wznosząc tuman kurzu, ale na szczęście nic nie wybuchło. Kiedy kurz opadł, to okazało się, że w przeciwieństwie do samolotu, pilot ma się całkiem nieźle. Też trafił do Stanów. Ucieczek wojskowym sprzętem było jeszcze kilkanaście i pewnie ku uciesze lokalsów nie tylko na Bornholm. Na przykład w 1963 roku jeden z naszych pilotów spierdzielił testowanym właśnie samolotem TS-8 Bies. Nie bist też byłem zaskoczony. Tak czy inaczej, miał sprawdzić, czy da się wylądować na kawałku autostrady pod Szczecinem, ale nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, bo jak był 50 metrów od celu zaledwie, to nagle odbił i spierniczył do Berlina Zachodniego. Z kolei w 1983 roku dwóch naszych lotników uciekło do Szwecji śmigłowcem konkretnie Mi-2. Naturalnie na wszystkich tych lotników wydano w Polsce wyrok śmierci zaocznie, ale tylko tyle można było zrobić. Fakt, że po raz kolejny już opowiadamy wam o ludziach, którzy świadomi ewentualnych strasznych konsekwencji i tak decydowali się na próbę ucieczki na zachód, to kolejny dowód na to, że w większości życiowych aspektów nie było zbyt wesoło. Jeżeli chodzi o życie w komunistycznym państwie, a PRL nie był tutaj wyjątkiem, a przecież nie tylko wojskowi, próbowali z niego uciekać. Na szczęście dzisiaj nie jesteśmy pod moskiewskim butem i jeżeli chcemy, to możemy sobie wyjechać, nie ryzykując tyle, co piloci, których dziś poznaliście. Co oczywiście nie znaczy, że nic nam nie grozi. I to nawet jak siedzimy w domu, bo i bez broni przeciwlotniczej ktoś może nam potężnie w życiu namieszać. Wystarczy jeden niezabezpieczony mail, z którego odpowiednio ogarnięty haker wyciągnie nasze dane i użyje ich, na przykład, popełniając przestępstwo, albo weźmie na nas kredyt, albo przechwyci całą wymianę służbowej korespondencji i będzie nas potem szantażował. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Po co to komu? Tym bardziej, że można się zabezpieczyć i potem cieszyć się spokojem, jak Jarecki w Ameryce. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony NordVPN, na której z astralną zniżką możecie kupić pakiet, który zabezpieczy wasze dane dzięki ich szyfrowaniu. Mało tego, z naszym kodem dostaniecie jeszcze ekstra gratis, więc zdecydowanie się opłaca. Nord nie robi sobie przerw, zabezpiecza nawet 6 urządzeń, co więcej Umożliwia też oglądanie treści niedostępnych u nas, a dostępnych np. w Meksyku, którego i tu taka ciekawostka, marynarka wojenna w 2021 roku miała 133 okręty do obrony przybrzeża. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało, bardzo mocno polecamy Wam, Norda, widzimy się niedługo.